czy mogło nie dojść do referendum? Organizator, inicjator referendum, partia polityczna PiS spełniła wszystkie wymogi, w związku z tym referendum się odbędzie. Tu nie ma żadnych zagrożeń, tak mi się wydaje. To dlaczego doszło do referendum? Czy może ja odpowiem jeszcze na to pierwsze pytanie? Oczywiście, że mogło nie dojść do referendum, dlatego że ze strony obozu prezydenckiego, ze strony Platformy Obywatelskiej, która ma większość w tym samorządzie, początkowo nastawienie do tematu związanego z organizacją referendum było bardzo negatywne. Platforma była przeciwko temu, by podjąć uchwałę na forum Rady Miasta Białegostoku. Uchwałę, która by dawała możliwość zorganizowania referendum bez konieczności zbierania tychże podpisów, których udało się w końcu zebrać ponad prawie 40 tysięcy. Ja mówię tak, Białostoczanie po raz pierwszy w historii Białegostoku mają dużą szansę, by wypowiedzieć się w istotnej sprawie dla miasta, dla jego rozwoju i warto by z tej szansy skorzystali. Natomiast bardzo żałuję, że pan prezydent miasta tak jednoznacznie, no to będę w wywiadzie dla Obserwatora, powiedział, że w tym referendum uczestniczyć nie będzie. To moim zdaniem błędne podejście pana prezydenta, bo na wszystkim powinno zależeć na tym, by jak najwięcej Białostoczan się w tym referendum uczestniczyło, jak najwięcej Białostoczan się wypowiedziało, byśmy poznali ich głos, byśmy poznali ich opinię i byśmy w ten sposób budowali społeczeństwo obywatelskie w Białymstoku. Nie ma lepszej szansy niż referendum. Ja powiem, że to pytanie zadałem dość przewrotnie, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że trochę w tej dyskusji, która się toczy, przynajmniej w środkach masowego przekazu, w środowiskach opiniotwórczych, jak gdyby zapomniano, co jest przedmiotem tej debaty. Przedmiotem jest sprzedaż MPC-u. Czy miasto musiało sprzedać? Zamiast inicjować referendum, które de facto stanie się wyłącznie plebiscytem politycznym, a nie będzie odpowiedzią na jakiekolwiek pytanie, które i uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, będzie tylko sondażem politycznym, inicjatorzy referendum mogli złożyć projekt uchwały w sprawie uchwały uchylającej uchwałę poprzednią Rady Miasta wyrażającą zgodę na zbycie udziałów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Jednakże takiej inicjatywy nie podjęli, a podejmowali inicjatywy wyłącznie w celu organizacji referendum. Ja tutaj mogę, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, sprawa jest tego typu, że nawet jeśli referendum się rozstrzygnie, tak? Nie miał wynik rozstrzygający, to i tak ono nie ma żadnej mocy sprawczej samo w sobie. I tak będzie taka uchwała potrzebna. Także po co robić referendum, skoro i tak na koniec radni będą musieli podjąć taką uchwałę? Po co wydawać pieniądze publiczne? Po co ludzi agitować i tak dalej, prawda? To jest szkoda po prostu czasu i pieniędzy. Nie? Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji. W tym wypadku musi podjąć tą uchwałę. Czyli po co referendum? Pan przewodniczący Rafał Rudnicki, zamiast uruchamiać całą swoją polityczną machinę, biuro partii, wybierać członków, też jak gdyby zadania partyjnego, przecież innej drogi nie ma, prawda? Zapraszać się wszystkim do siedziby partii, wydawać pieniądze, co prawda partyjne, ale publiczne, bo z naszych podatków na ulotki, banery i tak dalej, mógł po prostu zgłosić taką inicjatywę. To, co pan wiceprezydent powiedział, że Rada mogła przygotować projekt uchwały i uchylić swoją podjętą uchwałę. No, nie widzieliśmy takiej możliwości my jako klub opozycyjny, bowiem zdecydowana większość, oprócz jednej osoby klubu Platformy Obywatelskiej, podjęła decyzję o zbyciu udziału. Więc tutaj, prawda, powiedzmy sobie wprost, że szans takich nie było. Jeśli mówimy o zapisie artykułu z ustawy o referendum lokalnym, to te zapisy stanowią wprost, że jeżeli jest rozstrzygający wynik referendum, Rada, organ stanowiący, musi podjąć decyzję. Nie. Podjąć kroki musi. Nie, no oczywiście podjąć niezwłocznie kroki podjąć. Tak, to jakby jest nakaz. Bo w przypadku, gdyby referendum nie było, ja po prostu wątpię, żeby
Rada Miejska podjęła jakąkolwiek inicjatywę, prawda, to co mówią poprzednie uchwały. Ja powiem tak, jest to bardzo niepokojące, że Państwo nie chcą wysłuchiwać głosu Białostoczan, że Państwo wychodzą z założenia, że Państwo wszystko wiedzą najlepiej. Ja uważam, że warto wysłuchać Białostoczan i warto poznać ich zdanie na ten temat. Natomiast te argumenty, które Państwo podają, że to jest referendum partyjne, są absolutnie nieprawdziwe, bo to nie 40 tysięcy członków Prawa i Sprawiedliwości podpisało się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum, tylko 40 tysięcy Białostoczan, mieszkańców tego miasta. Czy miasto musiało sprzedać? To może bardziej może na to pytanie powinien odpowiadać pan prezydent niż ja. Ja mogę odnieść się jedynie do tej całej sytuacji. I siedzę tutaj, no wprawdzie krótko, ale jak do tej pory nie słyszałem żadnej wypowiedzi o samej firmie i o sprawie, która dotyczy także tego referendum. Te dyskusje, które panowie tu prowadzą, oczywiście one są, mają jakąś swoją rolę, są ważne, jest to pewna kwestia pewnej struktury władzy, że tak powiem, no, w naszym społeczeństwie, w mieście, więc ja nie dziwię się tym dyskusjom. Natomiast mi cały czas, także wtedy, kiedy pojawiają się te pytania i te ulotki, o czym pan mówi, o tym referendum, cały czas w tle jest to pytanie, a właściwie o co chodzi? Dlaczego mamy być za czy przeciw prywatyzacji tego przedsiębiorstwa? Gospodarka sprywatyzowana, czy przedsiębiorstwa prywatne funkcjonują w Polsce no, już od wielu lat, to znaczy one kiedyś były, ale to ta forma taka dosyć dziwna. Natomiast od ponad 20 lat prywatyzujemy gospodarkę i wiele firm zostało sprywatyzowanych, no i oczywiście jest ten sektor niesprywatyzowany. I jedne i drugie funkcjonuje. Wśród jednych i drugich są przykłady firm, które mają się dobrze i mają się źle. Tu słyszałem, w międzyczasie pan podawał przykłady Uchwytu czy innej firmy. Oczywiście były te takie historie, no ale ja mogę podać przykłady firm prywatnych, które sprywatyzowane, które świetnie również funkcjonują. A więc samo stwierdzenie, że coś jest sprywatyzowane czy niesprywatyzowane, że to absolutnie rozwiązuje wszystko, tutaj nie jest na miejscu, nie jest uzasadnione, bo mogą i jedne i drugie funkcjonować dobrze, aczkolwiek doświadczenia i różne analizy pokazują, że z jakiegoś powodu w tę stronę prywatyzacji i do tej rewolucji, tak powiem, gospodarczej w Polsce systemowej poszliśmy i że to chyba wcale nie jest źle, bo ta nasza dynamika gospodarcza jednak mimo wszystko wygląda trochę inaczej teraz od lat 90. niż wyglądała wcześniej. A więc chyba powinniśmy zacząć rozmawiać właśnie a przeciwko czemu, czy za czym mamy głosować. Bo jeśli ten w sklepie sprzedawca, on musi się zastanowić, no to ja nie wiem, czy na czym będzie się zastanawiał. Ja nie wiem, jakie ma kompetencje, jakie jako znają moje rzeczy. Ja również, chociaż wydaje mi się, że trochę się znam na tych rzeczach, gdy padło to pytanie, no a co to będzie, jak sprywatyzujemy, czy też no, dlaczego trzeba sprywatyzować, no to w sumie, no, jak mam odpowiedzieć, ja mam zagłosować na przykład, gdybym miał pójść do tego referendum, za czy przeciw, ale dlaczego? Jaki argument mam przytoczyć przeciwko, jaki argument za? Jeśli chodzi o argument za, no ja mogę, też zgaduję, nie znam o tej motywacji prezydenta, no, słyszałem, że chce sprywatyzować, natomiast nie rozmawiałem, nie pytałem, nie zostało to przedstawione, jakie konkretnie argumenty w tej sytuacji padły. Natomiast ja mogę rozumieć, że oto może być ta prywatyzacja inicjowana na przykład dlatego, że oczekuje się jakiejś zmiany w tej firmie, bo może firma, i to chyba gdzieś tam słyszałem ten argument, firma potrzebuje dużych inwestycji, na które na przykład nie ma pieniędzy. Może to być kwestia no, jakichś może innych jeszcze uwarunkowań, które no, może dobrze by tutaj poznać, żeby dyskutować o tym, czy warto, czy też nie. Warto się zastanowić, a co będzie, jak nie sprywatyzujemy na przykład. O tym nie ma rozmowy. Więc ja tu słyszę rozmowy, że my jesteśmy przeciw, pan tu użył argumentu, bo to właśnie prywatne, przykłady firm prywatny, bo to bardzo źle się stało. No więc to nie są dla mnie argumenty wystarczające, więc wypadałoby w tej sytuacji porozmawiać o argumentach, dlaczego nie. Dobrze, panie prezydencie, dlaczego miasto sprzedaje MPC i dlaczego akurat teraz? Miasto wielokrotnie sprzedaje majątek publiczny w postaci nieruchomości, w postaci różnego majątku, którym miasto dysponuje. Udziały w przedsiębiorstwie ciepłowniczym są niczym innym jak majątkiem miasta, który miasto zbywa po to, żeby osiągać dochody do budżetu. Dochody budżetowe składają się ze zbywania majątku z dochodów własnych, jak i również z podatkowych.
po to, żeby realizować inwestycje, po to, żeby utrzymywać poziom usług społecznych na wysokim poziomie, należy uzyskiwać dochody budżetowe. Jednym ze sposobów na uzyskanie dochodów budżetowych jest zbycie udziałów w przedsiębiorstwie miejskim, czyli tych, które są własnością miasta. Akurat Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie jest przedsiębiorstwem, które realizuje usługi publiczne. Nie jest to zadanie własne gminy. W odróżnieniu od dostarczania wody, od dostarczania, odbierania ścieków, nie jest to zadanie własne gminy. Jest to zadanie z dziedziny energetyki. Podobne do tego, jak dostarczanie gazu, dostarczanie energii elektrycznej, które również są znakomitymi nośnikami energii cieplnej i stanowią konkurencję dla nośnika takim, którym jest woda. W związku z tym nie istnieje jakakolwiek potrzeba, społeczna potrzeba, żeby miasto było właścicielem tego przedsiębiorstwa. Na początku lat 90. miasto pozbyło się większości udziałów lub też przedsiębiorstw, które nie realizowały jakichkolwiek usług publicznych. Choć może jedno nawet przed chwilą realizowało usługi publiczne, to było MPO, czyli wywóz nieczystości, i sądzę, że wszyscy byliśmy z tego zadowoleni, że przez 20 lat wywozem nieczystości zajmowały się przedsiębiorstwa prywatne, a nie przedsiębiorstwo gminne. Czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia dla mieszkańców z powodu zbycia tego majątku, czyli tych udziałów? Nie widzę takich zagrożeń. Doświadczenia tych miast, którym zbyto te przedsiębiorstwa, wskazują na to, że tam wzrost cen ciepła jest niższy. W ciągu ostatnich 5 lat średni wzrost ciepła jest niższy niż w Białymstoku.